Witamy w telewizji Wlepnet. Redaktor Siurek i redaktor Łodyżko. Dzisiaj, no właśnie Łodyżko, a powiedz cześć. Cześć, witamy. No i jest tak, że jest Warszawa, jest plac Zbawiciela, jest plac Zbawiciela i jest pani, która została porwana przez czterech panów i wczesana na mur, a pan Łodyżko powie nam więcej, bo on ich zna osobiście. Tak. Udało mi się mieć ten zaszczyt i poznać tych panów osobiście, tych panów, którzy porwali tą panią. Tą panią wrzucili na władny filar, tak jak to już kolega Siurek, redaktor, przepraszam. Redaktor Siurek, oczywiście, stupido. Tak, prestiż. Będziemy mieli tutaj do okazji zobaczyć pana Adama X, pana wujka Goro i pana Mrufiga oraz pętające się wokół akuku, bakuku czy i kuku, to nie? Więc będzie naprawdę ciekawie, będzie kukania, będzie dużo spawania, śmiania i mała, lekka kupa między nogami również się znajdzie. I życzymy wam dobrej kawy dzisiaj. Tak, właśnie, zapraszamy. Pierw nogi, tak? Pamiętam. Pierw dolna połowa ciała. Tak. A czy ona jest dobrze w pionie? Nie wiadomo. O Boże, coś ty z nią zrobił. Stary, co ty jej robiłeś przez tą porę? Nic. Spokojnie. Zrobię jeszcze na... Jesteśmy na... placu Zbawiciela i ci oto panowie tutaj wczepiają się w ten słup w środku miasta. Adamie X, to już chyba czas zacząć się bać. A i widzisz w ogóle kogoś, kogo powinno się bać? Conan boi się tylko czarów. No na przykład straży miejskiej, która właśnie nadchodzi. Nie wiadomo gdzie w ogóle. To jest plac Zbawiciela, proszę państwa, środek tego miasta i oni napierają i wciąż się chyba nie boją. Goro, czy już się zacząłeś bać? Trochę robię po gaciach, ale malutko. A czy ty, Adamie X, czy ty trzęsiesz portami? Ja nie boję się żadnego człowieka. No dobrze, dobrze. Zapraszamy do podsyłania swoich towarów. Gdzie? Do nas, prosto do nas. Szli towar. Do telewizji Wlepnet dzisiaj nie zapomni, by przesłać kawałek swojego filmu.